Dobry tytuł to połowa sukcesu, ale jeśli ten tytuł natychmiast ciśnie się do głowy, na usta, od razu, tu nie ma chyba żadnej reguły. Natomiast faktem jest, że dobry tytuł to jest połowa dziennikarskiego sukcesu. Proszę Pani, zauważcie, że my jednak żyjemy w czasach bardzo szybkich, bardzo prędkich. My jesteśmy zabiegani. My artykuły tak od deski do deski, to właściwie rzadko, może w sobotę, w niedzielę, ale od poniedziałku do piątku to jest bieg. Dobry, nośny tytuł, powiadam, to jest klucz sukcesu, pewno, że tak. On musi być atrakcyjny. Co nie znaczy, żeby nie przesadzać z tym szokowaniem odbiorcy. Jeśli mówię o tym szokowaniu niedobrym, to chciałbym zwrócić uwagę Pani na postępującą brutalizację w ogóle stylów wszelkich. I to się też przejawia w nagłówkach. Ja z przerażeniem stwierdzam dzisiaj właśnie na tej fali mody na potoczność i przede wszystkim mody na szokowanie odbiorcy, czytelnika. Śląsk-Wrocław wystarczy, że drugi mecz z rzędu przegra, to już jest pretekst do nagłówka, znów rozstrzelanie. Od razu taka makabra, od razu rozstrzelanie, od razu krew, od razu ktoś jest zmasakrowany. Ja z przerażeniem stwierdzam, że nie ma dziś czasowników wygrać, pokonać, zwyciężyć, tylko zmasakrował, skasował. Też daje o sobie znać rzeczywistość elektroniczna, bo kasujemy coś każdego dnia, prawda, w swoim prywatnym komputerze. Więc reklama też nie wymyśli sloganu jesteśmy najlepsi w Polsce, tylko kasujemy wszystkie inne firmy, prawda? Tak jest. Pamiętam Olympique Lyon, który no, wczoraj tak dzielnie walczył w Monachium, choć przegrał 0-1. Przed 2 czy 3 laty tak bezdyskusyjnie i bardzo pewnie pokonał Real Madrid na swoim boisku 3-0, prawda? Pamiętam młody sprawozdawca, tam gdzieś wiek mojego syna, 30-parolatek, mówi, na początku mistrzowie Francji czuli wielki respekt przed Realem Madrid, ale gdzieś tak od 15 minuty poczuli krew, prawda, strzelili 3 bramki Realowi, no i wygrali. Proszę zobaczyć, już nawet nie poczuli bluesa, prawda? Tylko krew od razu. Kiedy jeden z moich magistrantów przygotowywał pracę magisterską w języku krytyki muzycznej, ale oczywiście nie muzyki Straussa, Mozarta, tylko tych najnowszych nurtów, to proszę Państwa, ja tam przecież widziałem no, takie zaproszenia na koncert. Przyjdźcie, poleje się krew, przyjdźcie, będzie bolało. A więc ból, krew, bebechy, prawda? To wszystko, co takie wręcz turkistyczne.